Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A. Tematem dzisiejszej konferencji jest podsumowanie okresu przygotowawczego, transferów, które miały miejsce w tej przerwie między rundą jesienną a wiosenną, sezonu 2014-2015, no i sprawą bieżącą klubu, jeżeli będą takowe pytania. Chciałbym przedstawić nowych zawodników, którzy pojawili się w naszej drużynie. Od początku to jest Daniel Szczepankiewicz, Wisła Płock, Mariusz Kukiełka, z Wisły Sandomierz, Przemek Oziębała, Górnik Zabrze, Filip Rajewacz, Kruszwik Waliewo, Karol Hodowany, Zagłębie Lubin i Mamadou Traore, Sandecja Nowy Sącz. Jeżeli są pytania odnośnie okresu przygotowawczego, to zapraszam trenera o głos. Może podsumujmy. Ja lubię podsumowanie staningu, bo to, żeście pograli. Jak trener będzie oceniał przygotowanie ogólnie zespołu? To znaczy tak, nie chciałbym się czepiać, ale tak dużo nie graliśmy właśnie tych sparingów. Staraliśmy się dozować te obciążenia tak, żeby powiedzmy i były one takie odpowiednie w danym momencie, jak i też, żeby nie przesadzić z ilością gier, żeby te właściwe mecze miały miejsce w rundzie właśnie wiosennej, w tej zasadniczej rundzie mistrzowskiej, a nie żeby rozgrywać mnóstwo tych gier. I robić taką dodatkową ligę w grach kontrolnych. Myślę, że jakość i tych przeciwników też była dobrana, właściwa, bo nie ukrywam, że chcieliśmy mierzyć się z drużynami, które grają o klasę wyżej. Nie udało nam się tutaj zagrać z przeciwnikiem z ekstraklasy, ale to wynikało z tego, że kiedy my mogliśmy grać, to te drużyny już praktycznie albo wylatywały do Turcji, albo już były spakowane i tak dalej, także nie było takiej możliwości. Ale mówię, jakość tych przeciwników powodowała to, że graliśmy od początku tak z dobrymi rywalami i mogliśmy pewne tu przymiarki jakby w naszym sposobie gry czy w jakości no, mieć takie dosyć miarodajne, właśnie oceniając poziom tych przeciwników. Oczywiście też kładliśmy tutaj nacisk, nie ukrywam, że na to, żeby drużyna grała i dobrze i ładnie dla oka, też chcieliśmy te mecze no, wygrywać, żeby się tego też uczyć. I tutaj też można powiedzieć, że różnie bywało. I były zwycięstwa, były porażki, były też remisy, ale nie będę mówił, że było to nieistotne. Te wyniki w tych grach kontrolnych też miały znaczenie. Bo to morale zespołu chcieliśmy tutaj podnosić właśnie tutaj w tych konfrontacjach naprawdę z niezłymi przeciwnikami. Poza tym, no co tutaj, tak jak już gdzieś tam się wypowiadałem, mniej więcej to ten plan, który mieliśmy, został praktycznie zrealizowany. Tu trzeba wspomnieć też o tym zgrupowaniu w Wieliczce, które myślę, że i było w dosyć takim dobrym strategicznie miejscu i w dobrych warunkach. Tam można było przebywać strategicznie, dlatego że właśnie można było rozegrać te gry kontrolne z Termaliką, czy z GKS-em Tychy, czy z Sandecją, gdzie to bardzo blisko powiedzmy było z komunikacją, było bardzo dobrze.
I tyle, no tutaj tych 6 nowych zawodników, to chciałbym, żeby tu każdy też z Państwa wiedział, że no, żeby oni tutaj mogli siedzieć i być, to wcześniej musieliśmy dokonać pewnych takich zmian też, retuszy, czyli były też i odejścia z klubu i myślę, że ilościowo były większe od tej tutaj grupy i to pozwoliło na to, że mogliśmy tutaj w pewien sposób kontraktować nowych. Po prostu stać nas było, tak można krótko to powiedzieć. A jest Pan zadowolony, Panie Trenerze, ze stanu ilościowego kadry, ze stanu jakościowego? Z ilościowego jestem zadowolony, bo już prezes powiedział, że więcej by nie dał rady, także muszę być zadowolony, to już był maks. Jakościowo można tak powiedzieć, że transfery są oceniane dopiero po jakimś okresie i dopiero będziemy mogli, powiedzmy, po tej całej rundzie powiedzieć, czy jesteśmy bardzo zadowoleni, czy jesteśmy no, super zadowoleni, czy średnio, powiedzmy. Także oczywiście prawda jest taka, że chciałem tych zawodników i ja jestem w tej chwili no, na pewno można powiedzieć szczęśliwy, że będę pracował z tymi zawodnikami, bo gdyby tak nie było, no to też by tutaj ich jakby nie było. Także wierzę tak samo też i w nich i wiem, że tu na pewno zrobią wszystko, żeby i podnieść jakość tej drużyny, bo proszę pamiętać też o tym, że oni w 6 też nie będą grać, tylko to jest drużyna i tu stawiamy na ten element najbardziej. I myślę, że zaakceptowani zostali, wkomponowali się, zresztą Mariusza tutaj to pewnie Mariusz by mógł tu niektórych pewnie jakby aklimatyzować w tym mieście czy w tym klubie. Także myślę, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. A mógł Pan pokrótce scharakteryzować każdego z nich, tam po kilka zdań, co to są za piłkarze, na jakich pozycjach Pan przewiduje, no bo kilku z nich może grać na kilku pozycjach? No na pewno nie Daniel Szczepankiewicz, bo wolałbym, żeby był tylko bramkarzem. Ale zaczynał w polu. Tak, każdy. Bramkarz. Nie wychodziło mu i go cofnęli do bramki. Także Daniel wiadomo, jest tutaj no, bramkarzem, który ma za sobą występy i w pierwszej lidze i pamiętam, znam go z tej ligi, to wiem, że jest to no, bramkarz, który ma jakieś pewne doświadczenie już. Oczywiście cały czas je zdobywa, bo przecież rok temu był młodzieżowcem. I myślę, że tutaj będzie ważnym, bardzo ważnym naszym takim, można powiedzieć, ogniwem. Mariusz Kukiełka, no to tu, tak jak powiedziałem, ja nie chciałbym się silić, bo niektórzy z Państwa go tutaj lepiej znają, ale nie ukrywam, że może tu prezes nie być zadowolony, ale tak w sumie to ja wymyśliłem, a jak poszedłem do prezesa z tym pomysłem, to prezes mówi, że też o tym myślał, także można powiedzieć, że razem żeśmy wymyślili i jesteśmy z tego powodu zadowoleni też bardzo, że Mariusz jest w tej drużynie i broń Boże, nie mówimy o tym, że przyjechał tutaj kończyć karierę, czy na zakończenie tutaj grać, bo to nie o to nam tutaj chodziło, bo tak to może myśmy mogli tutaj kończyć już obydwaj, założyć koszulki, a tutaj jeszcze jest młody, zdrowy człowiek, także myślę, że to doświadczenie, które zdobył, grając w Polsce czy na Zachodzie, to tego naprawdę w kiosku Ruchu nie można kupić i on sobie tutaj spokojnie i da radę i przede wszystkim sprzeda to na drużynę, tej drużynie. Jest potrzebne to doświadczenie, potrzebne jest obycie, to są ważne rzeczy i to był właśnie pomysł między innymi na to. Przemego Ziembała, no to też można powiedzieć, że
długo szukaliśmy z prezesem, wybrzydzaliśmy, ale przypadkowo wpadliśmy na trop Przemka i akurat okazał się skuteczny. Muszę powiedzieć, że i liczę na to, że Przemek od początku jemu też się spodobał ten pomysł i myślę, że właśnie o tyle to jest dobrze, że to nie jest jakby takie za karę, że coś robi, że musi być w tej siarce albo że jak już tak ktoś tam chce, to ja już jestem. Nie, tutaj było nam po drodze, oczywiście trwało to bardzo długo, ale było nam po drodze i myślę, że dobrze się stało, że jest tutaj. No tutaj w przypadku Przemka to wiadomo, że wchodzą w grę przednie formacje, tam Mariusz jest bardziej, bym powiedział, zawodnikiem uniwersalnym, może grać na środku obrony, może grać w środku drugiej linii, także mamy tutaj jakiś tam wybór. Filip Rajewacz, no to zdecydowanie najlepszy jest na pewno w tym, że doskonale widzi bramkę przeciwnika. On wie, po co ta bramka przeciwnika jest, że tam trzeba kopać, trzeba w tą bramkę, trzeba strzelać i on o tym dobrze wie. I oby jak najcelniej właśnie mu to wychodziło w rundzie wiosennej. Jest ambitnym człowiekiem. Myślę, że samo to, że już pewnie by coś po polsku nawet powiedział, to znaczy, że mu tu też zależy na tym, żeby być, że no rozumie już dużo, ale mówić mało, ale już by na pewno coś mógł powiedzieć. Także to też jest istotne, że chce się aklimatyzować, chce tutaj jakby funkcjonować coraz to lepiej. Karol Hodowany, no to jest piłkarz Zagłębia Lubin, chociaż już nie, teraz jest naszym piłkarzem, tak. Także, żeby tam mógł grać w Ekstraklasie i zdobywać mistrzostwo, to najpierw musi teraz u nas pograć. Myślę, że w głównej mierze chcieliśmy jakby pozyskać kogoś do linii obrony jako młodzieżowca, bo Karol jest młodzieżowcem. Wygląda nawet, no, także... I szukaliśmy do tych właśnie bocznych stref zawodnika i można powiedzieć, że praktycznie zdał szybko egzamin i jesteś praktycznie od początku. Karol jest z nami od pierwszego treningu, także już można powiedzieć, że ma już największy staż tutaj z prawie wszystkich tych nowych zawodników. Wszystko jest w jego tutaj jakby gestii. Umie grać w piłkę, musi to po prostu pokazywać, musi się no jakby udowodnić wszystkim, że u nas jest nieprzypadkowo, bo na pewno nie jest tu przypadkowo, bo wiedzieliśmy o nim, a poza tym pokazać innym, że z młodym zawodnikiem ma już gra na dobrym poziomie. No i został już Mamadou, to jest, można tak powiedzieć, że z nim się znam najdłużej. Chociaż przyjechał aż z Senegalu do Polski, ale znamy się najdłużej, bo już nasze tam kontakty były gdzieś tam w granicach 2008 roku, gdzie grał jeszcze w Gliniku Gorlice. Chciałem go do Motoru Lublin. Ja go nie zdążyłem wziąć, to za chwilę strzelał gole już w Ekstraklasie i tak powiedzmy długo się nie wiedzieliśmy i spotkaliśmy się w Sandecji Nowy Sącz ponad rok temu. No teraz akurat taka była, stała się sytuacja, że został wolnym zawodnikiem. Skorzystaliśmy z tego i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Mamadou też jest takim uniwersalnym zawodnikiem. Może grać w środku pola, może być też i wysuniętym napastnikiem, także ta uniwersalność też nam się przyda. Myślę, że to już wystarczy. Panie trenerze, do pierwszego meczu zostało tam jakieś ponad 70 godzin.
Jak stan zdrowotny niektórych piłkarzy, bo chodzi mi tu głównie o Daniela Korczona, o Konrada Stępi i o Darka Frankiewicza, bo chyba oni mieli największe problemy zdrowotne w ostatnim czasie. To może po kolei. Daniel Korczon to jest w tej chwili najstarsza nasza historia, która się ciągnie, można powiedzieć, całą rundę jesienną. Proszę pamiętać o tym. I już w rundzie jesiennej robiliśmy sporo. To prezes może tam powiedzieć, ile rachunków zapłacił różnych. Tych kosztów było bardzo dużo, żeby Daniel był zdrowy, bo to chodzi. To nie chodzi o to, żeby mówić o tym, ale to tak się niestety nie da inaczej zrobić. No i w tej chwili liczymy, że jest na ostatniej prostej. Można tak powiedzieć, bo niestety ta sytuacja jego była bardzo trudna, ciężka i ten uraz był jakby cały czas odnawiany, powiększany, jakby zacierany i tak w koło Macieja i tak po prostu trzeba było podjąć drastyczny ruch, że albo jakaś operacja, albo naprawdę intensywne leczenie i w tej chwili leczy się. Na razie operacja została jakby wykluczona i myślę, że wkrótce do nas dołączy. To już pewnie bliżej niż dalej. Konrad Stępień już można powiedzieć, że od 2 tygodni trenuje z zespołem, a był na bardzo podobnej jakby ścieżce jak Daniel Korczon. Także tutaj udało nam się jakoś szybciej to wszystko wyleczyć. Przeszedł całkowicie od początku, powiedzmy, ten proces leczenia, później przygotowywania takiego żmudnego do rundy i w tej chwili można powiedzieć, że może nie na 100%, bo 2 tygodnie to nie zastąpi jakby tego całego okresu przygotowawczego, ale jest gotowy. Także to jest naprawdę duży tutaj plus. No i te rzeczy takie, które gdzieś stały się tutaj nagle, bo uraz pleców, który ma Darek Frankiewicz, to jest rzecz, powiedzmy, z tego tygodnia. Po tym ostatniej grze kontrolnej ze Stalą Rzeszów, po tym ostatnim czasie wyszły jakieś zatrucia, które podejrzewam, że panują w Tarnobrzegu, które miał Melon i inni zawodnicy też byli osłabieni, ciągle coś tam się rodzi, ale no to jest, no z tym się trzeba liczyć. Myślę, że tu w przypadku Darka, bo on jest taki najtrudniejszy, no finał będzie dobry, ale może być taka sprawa, że też, że może być tak, że niedziela nie da rady. Był Pan na meczu pucharowym Zlicza z Lechem Poznań. Jakieś pierwsze wnioski, które mógłby się Pan z nami podzielić? Rozumiem, że z wszystkimi się pewnie Pan nie podzielił. No nie, na pewno ze wszystkimi i nie o wszystkim mogę powiedzieć, także pojechaliśmy, byliśmy tutaj w takiej mocnej grupie na tym meczu. Myślę, że taka bezpośrednia obserwacja jest najlepsza i nie ma co ukrywać. Ten Znicz to jest naprawdę bardzo solidny, dobry zespół. Bardzo dobrze jakby funkcjonujący przy stałych fragmentach gry. To też było widać pewnie w telewizji. Dobrze przygotowany, widać do rundy i tak do 60 minuty to tam za dużej różnicy nie było widać. Później no niestety dla Znicza i może i dla nas, bo jakby ich bardziej dłużej męczyli, to by było lepiej. No Lech odjechał i niestety wynik no był dosyć taki no niekorzystny dla Znicza, ale mówię, jest to zespół bardzo solidny. Taki, bym powiedział, trudny rywal. Trenerze, jak teraz mamy 6 nowych zawodników, jak będzie styl drużyny, styl gry wyglądał? Bo jednak efektownie tam w tej rundzie nie grała Zbigniewsiarka, a teraz mam 6 nowych doświadczonych zawodników. Powiem tak, że jeśli chodzi o tamtą rundę, to no różne przyczyny, prawda, to Państwo znacie, to nie można było zapewne sprawy tak do końca jeszcze gdzieś tam się wypowiadać, bo to najlepiej jest coś mówić, a trudniej jest coś zrobić.
I mogę tylko tyle powiedzieć, że na pewno graliśmy bardziej efektownie niż efektywnie na rundę jesienną, bo w wielu spotkaniach graliśmy dużo lepiej niż osiągaliśmy wyniki. I teraz troszeczkę byśmy chcieli, żeby było na pewno inaczej, odwrotnie. Wolałbym, żebyśmy grali troszeczkę gorzej, a zdobywali punkty. To mnie najbardziej interesuje, ale z drugiej strony mogę zapewnić o tym, że i ta końcówka rundy jesiennej, jak i teraz, to mogę powiedzieć, że Siarka ma na pewno tutaj swój styl. I tego, może nie styl nawet, bo to może za duże słowo, ale swój sposób grania. I powiedzmy, tego się będzie trzymać i tak będzie po prostu funkcjonować. Czy trener już wie pierwszą jedenastkę, zna już, jaka wyjdzie do pierwszego meczu? No może tak w 90%. A mógłby to nie zdradzić, czy nie? Bardzo chciałbym, ale nie mogę. Teraz ja bym chciał prezesa zapytać o finanse klubu. No i jaki cel głównie? Można powiedzieć, że na pewno jesteśmy wzmocnioną drużyną. Jaki prezes cel zakłada dla tej drużyny? Że tak, czy jesteśmy wzmocnioną drużyną, to pewnie jakby wynik końcowy pokaże, tak? Na pewno wykonaliśmy, myślę, że kawał ciężkiej pracy, jeżeli chodzi tutaj o tą przerwę, tak? I o ruch transferowy, bo na pewno rozstania nie są łatwe, jeżeli chodzi o zawodników, które żegnaliśmy i wiadomo, że też ogólnie sporo pracy trzeba wykonać, jeżeli chodzi o pozyskanie nowych zawodników. Z jednymi wiadomo, było trochę łatwiej, z innymi ciężej, aczkolwiek myślę, że wynik ten personalny, który tu widzimy, jest naszym zdaniem na bardzo, bardzo przyzwoitym poziomie. Ostatecznie pewnie ocenimy, tak jak trener powiedział, po rundzie i na końcu sezonu będziemy po prostu wiedzieli więcej, na ile rzeczywiście te nasze ruchy są korzystne. Także co do wyniku, na pewno sytuacja nasza w tabeli jest dobra. Czyli mamy realne szanse, można powiedzieć, walczyć o najwyższe cele. Nie wiem po prostu, co Państwu tutaj sprzedać, jeżeli chodzi o ten cel. Nie chcielibyśmy mówić tutaj wprost, tak, że idziemy tylko po awans. Na pewno będziemy walczyć w każdym meczu o punkty i to jest cel. Chcielibyśmy, żeby ta drużyna dała sporo radości kibicom i ci zawodnicy, którzy wzmocnili tą drużynę, czy uzupełnili, można powiedzieć, grali piłkę ciekawą, efektowną dla oka, a najważniejsze, żeby punktowali. Bliżej końca sezonu będziemy mądrzejsi, będziemy wiedzieli, co udało się w tej materii zrobić. Jeżeli chodzi o finanse, na tą chwilę, czy tak, jeżeli chodzi o przełom roku, spółka czy klub zakończył z wynikiem dobrym, czyli na minimalnym plusie, tak, pewnie jesteśmy jednym z nielicznych klubów, który nie ma zadłużenia i chcielibyśmy, żeby tak dalej pozostało. W tej chwili jesteśmy po dotacji wsparciu z Urzędu Miasta. Jest to kwota może nie w 100% taka, jak oczekiwaliśmy, aczkolwiek zbliżona i to daje nam pewną jakąś tam stabilizację. Udało się przedłużyć kilka umów sponsorskich, czyli te umowy, które wygasały 31 grudnia, zostały przedłużone do 30 czerwca i wszyscy ci sponsorzy, którzy mocno wspierają nasz klub, za co chciałbym tu im podziękować, generalnie zgodzili się w dalszym ciągu współfinansować Siarkę Tarnobrzeg. To powinno nam zagwarantować do końca sezonu stabilizację w oparciu jeszcze o ewentualną umowę, których tutaj my jako zarząd zabiegamy i w tej chwili jesteśmy po kilku rozmowach. Także liczymy na to, że ta grupa sponsorów w najbliższych dniach się pojawi i to myślę, że będzie gwarancją tego, żeby było stabilnie. Tak? Co do przyszłości, wiadomo, w maju, czerwcu siądziemy do rozmów z naszymi i sponsorami i z miastem co do dalszej przyszłości, ale też będziemy wtedy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy. Tak? Dzisiaj generalnie staraliśmy się zbudować czy uzupełnić budżet, ten, który zaplanowaliśmy w połowie ubiegłego roku, czyli przed sezonem. W dużej mierze nam się to udało. Pozostaje tylko i wyłącznie w tej chwili
zdobywać punkty i walczyć o najlepszy wynik. Kiedy się przeniesiecie pod trybunę, bo taką tutaj przy od strony Niepodległości i czy jest szansa, że na mecz z Prawo Wolą piłkarze będą już spod tego tunelu, takiego ładnie tutaj ze starej hali? Znaczy tak, jeżeli chodzi o wyposażenie, tak, bo etap można powiedzieć budowy zaplecza, jeżeli chodzi o trybunę i tą dolną część, w której ma być zlokalizowany klub, minimum drużyna, został zakończony, pozostała kwestia wyposażenia. W tej chwili jest to w ostatniej fazie finalizacji. Pozostają odpowiednie procedury, które muszą być, można powiedzieć, rozstrzygnięte w mieście. Na pewno na mecz z Stalową Wolą nie uda się sfinalizować tego, ale liczymy, że na drugą kolejkę już drużyna przeniesie się pod trybunę i również podczas spotkań ligowych będzie ogólnie rzecz biorąc tam funkcjonować, także będzie wychodzić spod trybuny. Na pewno nie na pierwszy mecz na Stalową Wolę, także nie uda nam się tego wspólnie z miastem zrealizować. Chciałbym zapytać o mecz ze Stalową Wolą. Prezes już wie, że wszystkie zgody już ma klub na to, żeby wpuścić zorganizowaną grupę kibiców? Znaczy tak, zgodnie z procedurami ustawą o imprezach masowych złożyliśmy wniosek, tam jest minimum 30 dni przed pierwszą imprezą masową. W tej chwili mamy wszystkie opinie już i Policji, i Straży Miejskiej, i innych służb, szpital, sanepid i tak dalej. Także ogólnie rzecz biorąc mamy kompletny, można powiedzieć, dokumentację, która została dostarczana do prezydenta. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie tego wniosku, czyli o pozytywną decyzję na imprezy masowe na całą rundę. Opinie, które prezes wspomniał, były pozytywne. Tak, wszystkie pozytywne, że to nasz obiekt, można powiedzieć, się nie zmienia, a wręcz jest coraz lepszy. Także w tej chwili zakończyły się, można powiedzieć, wszystkie prace budowlane, co wcześniej było jakimś, można powiedzieć, elementem, który kolidował. Staraliśmy się zawsze to zabezpieczyć w jakiś inny sposób, żeby było bezpiecznie. W tej chwili stadion jest w 100% funkcjonalny, oddany do użytku. Myślę, że mamy się czym tu pochwalić, także organizacyjnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, wyglądamy dobrze, a wręcz bardzo dobrze. W związku z tym nie było żadnych problemów w uzyskaniu pozytywnych opinii wszystkich służb, które w tej materii się wypowiadają. Czyli teraz tylko podpis prezydenta miasta jest potrzebny? No podpis, no generalnie zgoda, tak? Decyzja, która będzie po prostu imprezy masowe, aczkolwiek mówię, wszystkie terminy są zachowywane, także myślę, że tutaj jakichś problemów nie powinno być. Panie prezesie, jak w tym sezonie, jakie zmiany będą dla kibiców? Ceny biletów, karnety, wejście na mecze, żeby to przedłużyć? To znaczy tak. Jeżeli chodzi o ceny biletów, pozostają bez zmian. Ostatnia zmiana miała przed sezonem miejsce i to jest 14 zł bilet normalny, 10 zł bilet ulgowy. Karnet w tej chwili na te 7 spotkań to jest 85 zł, czyli jeden mecz. Każda osoba, która zdecyduje się na zakup karnetu, zostanie w gratisie. I również to dotyczy karnetu ulgowego, czyli 60 zł kosztuje karnet ulgowy na 7 spotkań. Od poniedziałku najbliższego rozpoczynamy, czy od 9 marca rozpoczynamy przedsprzedaż w kasie karnetów i biletów na pierwsze spotkanie. Także zapraszam, między godziną 13 a 15 rozpocznie się, znaczy otwarta będzie kasa i na razie w tym można powiedzieć pierwszym tygodniu ona będzie troszkę krócej czynna. W ostatnim tygodniu przed spotkaniem ze Stalą Stalową Wolą ten czas zostanie wydłużony, ta informacja zostanie opublikowana. Jeżeli chodzi tutaj o zmiany, jeżeli chodzi o system, załóżmy sam w sobie, ten system jest po wszystkich testach, także jest w dużej mierze dopracowany. Pozostaje tylko i wyłącznie jeszcze kwestia sprzedaży internetowej. W tej chwili ostatnie testy, można powiedzieć, się zakończyły, z tym, że sprzedaż internetowa będzie najprawdopodobniej tylko i wyłącznie możliwa dla osób, które posiadają karty kibica. Co do, można powiedzieć, szerszej działalności związanej ze sprzedażą i dystrybucją biletów, czyli funkcjonalnością tych kart kibica, powiemy w najbliższym czasie, bo są tam przygotowane określone pomysły, tak, które po prostu dla posiadaczy kart kibica będą, można powiedzieć, korzystne. Najprawdopodobniej odstąpimy od, albo już w tej chwili mogę zapowiedzieć to
na 100% od, bynajmniej w tej rundzie od obliga, tak? Czyli od tego, że każdy kibic musi posiadać kartę kibica. Ona ma być narzędziem, które ułatwia zakup biletów, które ułatwia, można powiedzieć, funkcjonowanie i dla kupującego, czyli dla kibica, i też dla klubu, który sprzedaje bilet, bo sprzedaż przy użyciu karty kibica jest dużo bardziej, można powiedzieć, szybsza, tak? I wejście na stadion jest dużo łatwiejsze. No ale nie będziemy po prostu tutaj starali się wymóc w 100%, żeby wszyscy kibice, bynajmniej w tej rundzie, mieli kartę kibica. Co do dalszego losu karty kibica, czy ona będzie rzeczywiście obligiem, będziemy się zastanawiali na przyszły sezon, aczkolwiek będziemy chcieli, żeby posiadacze karty kibica mieli dodatkowe przywileje. Tak? Także większych zmian nie ma. Sprzedaż internetowa zostanie też ogłoszona gdzieś bliżej spotkania, tak? Także, ale tylko i wyłącznie dla posiadaczy, bo system jakby nie umożliwia innej opcji. Nie można się zarejestrować przez internet, tylko musi to być osoba, która jest zweryfikowana pierwszy raz w kasie i później przy pomocy karty kibica będzie mogła również ten bilet doładować przez internet. W dalszym ciągu jeden bilet przyporządkowany do krzesła? Tak, tak. Znaczy zgodnie z specyfiką systemu, ale też z wymogiem, jaki nakłada na klub ustawa o imprezach masowych. Jeszcze chciałem zapytać o grupę kibiców Stalowej Woli. Jak duża będzie? Znaczy tak, w tej chwili wstępne zapotrzebowanie, które można powiedzieć w kuluarach się pojawiło, bo czekamy na oficjalne pismo, to będzie grupa w granicach od 500 do 800 osób. Aczkolwiek ostateczna liczba pewnie zostanie podana bliżej meczu, ponieważ wiadomo, że wyniki będą pewnie jednej i drugiej drużyny kształtowały koniunkturę, tak? Także tutaj my jako klub nie będziemy robili przeszkód, mam już tutaj przećwiczone wszystkie warianty, tak? I od najmniejszej liczby, czyli 200, bo na tyle mamy klatkę, do 1000 osób, gdzie możemy cały sektor przeznaczyć i jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to na pewno się zgodzimy. Jeszcze chciałbym przedstawić tutaj kolegę, który w przerwie teraz, można powiedzieć, między sezonami zastąpił na stanowisku wiceprezesa Pawła Sabata, czyli Mariusza Stadnickiego, obecnego wiceprezesa, który właśnie ma pełnić też taką rolę osoby, która będzie łącznikiem między kibicami a klubem. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie, także nie wiem, zapraszam Mariusza do przedstawienia mniej więcej. Założenie, żeby kibice nasi chcieli z nami współpracować i w drugą stronę również ta współpraca, żeby była. No, wiadomo, jakie były sytuacje kiedyś wcześniej, jakieś konflikty, niesnaski. No, w sytuacji dzisiejszej, po wczorajszych rozmowach, doszliśmy do jakiegoś konsensusu. W poniedziałek prawdopodobnie podpiszemy ugodę z kibicami i miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie nam się układała dobrze. Chodzi też o kwestie takie, że mecze w Tarnobrzegu, prawda? No nie są, niektóre nie są atrakcyjne kibice, skoro i te kibice nas zostawiali, po prostu tego dopingu nie było. Chcielibyśmy takich sytuacji na przyszłość uniknąć. No jak powiedziałem, po wstępnych rozmowach jesteśmy na dobrej drodze. I miejmy nadzieję, że ten doping cały czas u nas na stadionie będzie, będą oprawy, te mecze będą takim kolorytem, fajnym dodatkiem do tego, co się będzie działo na boisku. I klub również zacznie podpisywać listy wyjazdowe? Tak, jeżeli podpiszemy tylko umowę w poniedziałek, jeżeli będzie ta ugoda podpisana, jak najbardziej będziemy szli na rękę kibicom i mam nadzieję kibice również innym. Czyli również doping będzie na wyjeździe? Tak, dokładnie. Tego chcemy. Proszę? Na dzień dzisiejszy jadą, ale w jakiej ilości to trudno powiedzieć. No, muszą się sami zorganizować. Na pewno wyjazd do Rybnika jest planowany w dużej ilości. No wiadomo, mecz ze Stalową Wolą derby to rzecz oczywista. Wyjazdy to też wynika z po prostu no, sytuacji materialnej niektórych ludzi, bo dalsze wyjazdy wiadomo wiążą się z dużymi kosztami. No, nie wszystkich stać po prostu, żeby uzbierać tych pieniędzy na tyle i żeby sobie jechać i jeszcze pomiędzy meczami funkcjonować, tutaj jakoś egzystować, prawda? Są jeszcze jakieś pytania? Nie, może do zawodników albo zawodnicy, no właśnie, może chcą. Właśnie. Co mam powiedzieć, że jak widzisz,
drużyna, bo jeszcze nie znam dużo, jak jest Tarnobrzeg miasta. I teraz czuję, jak byłem dawno na tej grupie, od razu adoptuję się szybko, łatwiej i nie widzę żadnych problemów z Szarniu, z kolegami i tak dalej. Bardzo mi pomaga na tej grupie. Teraz czuję jak na 100% jak zawodnik Szarka i tak, w początku nie było trudno dla mnie, jak mówiłem wcześniej, nie było trudno dla mnie adoptować się i dalej tak samo. My teraz idziemy powoli do Liga i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze od początku do końca, tak mam powiedzieć. Na pewno potwierdzę słowa tutaj mamy, że czujemy się zawodnikami Siarki w 100%, że szatnia przyjęła nas bardzo dobrze. Trener oczywiście w tym pomógł, żebyśmy się czuli tutaj w 100% gotowi do treningów, żeby skupić się tylko na tym, co jest naprawdę ważne na grze. I no i co? No i myślę, że drużyna jest na tyle zmobilizowana, na tyle zmotywowana, że będzie chciała udowodnić swoją postawę teraz na boisku, bo rozmawiało się dużo było tego przygotowania do tego finiszu, tak się zbliżamy do tego finału. No i teraz trzeba będzie po prostu to udowodnić. Ja mam pytanie jeszcze, bo wszyscy jesteście z wyższych lig i jednak gra na drugoligowym poziomie to nie jest jakieś wyróżnienie, ale jeżeli jesteście w drużynie, która zdobywa awans do pierwszej ligi, to chyba jest po co grać, po co walczyć. Znaczy tak, no wszyscy jesteśmy z wyższej ligi, ale no ja na przykład nie ogrywałem się w wyższych ligach, dlatego tutaj gra tutaj to jest też wyzwanie, też taka pewna niewiadoma, ale nie wiem, nie czuję takiego czegoś, że któryś z zawodników podchodzi tutaj do tego, że to jest jakiś spadek dla niego, nie? Po prostu tutaj każdy jest zmotywowany, jest ambicja, to jest najważniejsze, każdy z zawodników wie po co gra i każdy z zawodników chce, dąży do tego, żeby właśnie żeby zrobić to, na co wszyscy czekają, tak? No i po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że nikt nie traktuje tego jako spadek. Wszyscy traktują tutaj jako klub, który ma wielkie ambicje i chcą po prostu w tym pomóc. I'm happy when I come here and people in town is very good. I think player in club is good and I think team go up, avanzovati, yes. Go in high league. Chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Tak to trener powiedział, było nam po drodze i mam nadzieję, że tak będzie. I przychodząc tutaj, ja chcę się dalej rozwijać i mam nadzieję, że ja pomogę Siarce, a Siarka pomoże mi. I obydwoje wyjdziemy z tego ogromną ręką i mam nadzieję, że tak jak mówię, w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Co do aklimatyzacji, to w mieście chyba się nie muszę aklimatyzować. Jestem z Tarnobrzega. Wszyscy ci, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, czym dla mnie jest Siarka, a ci, co nie wiedzą, to przypomnę, że SK na piersi to jest dla mnie, była i będzie, jest honorem. Po rozmowach z prezesami, z trenerami znalazłem się w tej drużynie. Bez względu na to, jakie są pogłoski, czy jestem stary, czy nie, myślę, że umiejętności i boisko zweryfikuje moją przydatność do tego zespołu. Tak jak tutaj wcześniej koledzy, czy trenerzy, czy działacze wspomnieli, że chcemy wygrywać i zdobywać jak najwięcej punktów. Może wyłamię się i dostanę tutaj po uszach od niektórych za tą deklarację, ale przychodząc tutaj, tak samo jak i szatnia, chcemy osiągnąć cel, a wygrywając i zdobywając punkty na pewno pozwoli nam to zająć miejsce 1-3. Myślę, że nie zrobiłem tutaj żadnego jakiejś tajemnicy w tym wszystkim, bo przychodząc tutaj wraz z kolegami czy z zespołem, aby się rozwijać, aby podnosić swoje umiejętności, musimy wygrywać. I po to tutaj jesteśmy i zrobimy wszystko, aby to uczynić. Z tej okazji chciałbym również
zaapelować do kibiców, kibiców Siarki Tarnobrzeg, aby nas wspierali na każdym meczu, nie tylko na jednym meczu bądź na dwóch, gdzie są jakieś zorganizowane grupy kibiców przyjezdnych. My w każdym meczu będziemy dawać siebie wszystko i tego samego oczekujemy od kibiców, żeby nas wspierali głośnym dopingiem. Czujesz jakiś dreszczyk emocji, jakiś stres przed ponownym debiutem w Siarce? No nie grałeś w Siarce 19 lat, 96 rok, bardzo ostatnio. Jasne, że tak. No, Siarka była jest moim klubem, stąd wyszedłem gdzieś tam w Polskę. I ponowny debiut, nawet ten taki sparring na Zwierzyńcu był jakimś takim dreszczykiem emocji. Może to nie jest jakiś taki stres, ale pozytywne nastawienie. Proszę? Ale mi to nie przeszkadza naprawdę. Mogą mówić dziadek. Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że trafiłem tutaj do Siarki Tarnobrzeg, bo miałem ostatnio gorszy okres w swoim życiu sportowym. Miałem przerwę od grania z 4 miesiące. Nie ukrywam, że jest to dla mnie kolejne wyzwanie. Bycie w tym miejscu. Będę robił wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, pokazać swoje umiejętności. Jeżeli będę miał możliwość występowania w tych barwach, będę chciał po prostu pomóc, tak, drużynie, i może osiągniemy jakiś cel. Wszyscy wiemy, po co tutaj jesteśmy, w jakim kierunku idziemy, i czas pokaże, liga zweryfikuje. Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze, tutaj można powiedzieć, w związku z tym, że wszyscy oczekują, tak, żeby jak najwięcej wychowanków grało w drużynie Siarki. W tej chwili mamy ich raptem dwóch, tak, ale na tym poziomie nie jest to łatwa sprawa. Klub też by chciał, żeby jak najwięcej wychowanków i, można powiedzieć, zawodników wodzących się z Tarnobrzega brało. Wiadomo, poziom kształtuje tą ilość i klasa rozgrywkowa. Aczkolwiek połączyliśmy sporą grupę naszej młodzieży do kadry pierwszego zespołu już na stałe. Są to chłopcy, którzy w tej chwili występowali głównie w starszych juniorach i w drugiej drużynie Siarki. Są to chłopcy Głowacki, Głaz, Mandzelewski, Szewc i Bukała. I to są chłopcy, którzy w tej chwili trenują z pierwszą drużyną, funkcjonują w tej drużynie. Wszyscy praktycznie grali poza Kubą Głazem, który miał uraz, grali we wszystkich sparingach. Także w tej chwili są po takim mocnym przetarciu w okresie przygotowawczym. Mieli możliwość konfrontacji z zawodnikami z wyższych lig, tak, bo wygraliśmy spotkania i z pierwszą, i z drugą ligą. Także ogólnie rzecz biorąc, na razie nie zawodzą, tak, czyli widać, że po prostu postępy są spore. Na pewno będą siłą dwójki, aczkolwiek myślę, że te pierwsze minuty już będą dostawać nawet w tej rundzie. Doszło dwóch zawodników jeszcze, można powiedzieć, do tej grupy. Jest to Fabian Woźniak z SMS Łódź, który w tej chwili również jest w kadrze pierwszego zespołu, i Tomek Przewoźnik z Orła Rudnik, który jakby uzupełnia tą grupę młodych zawodników. W większości to są zawodnicy rocznika 9-7 i myślę, że niedługo będziemy cieszyć się z większej ilości wychowanków w składzie pierwszego zespołu. Także chciałbym Państwu podziękować za przybycie. Oby ta konferencja była dobrym zwiastunem przed najbliższą rundą. Dziękuję bardzo.